Dzisiaj bardzo ciekawy film. Jakie warzywa wysiewamy w marcu na rozsady? W pierwszej kolejności należy przygotować, jak zawsze, pojemniki. One muszą być czyste, najlepiej płaskie, nieduże, z otworami drenażowymi. W tym roku jest wszystko bardzo drogie, natomiast te pojemniki, takie jak widzicie tutaj na filmie, one nie są drogie, mają jeszcze taką przezroczystą pokrywę, która przydaje nam się wtedy, kiedy już wszystko posiejemy, żeby ziemia utrzymywała wilgoć. W drugim etapie należy przygotować ziemię. Jeśli macie ziemię kupioną, taką specjalną do wysiewu, to super, może być też ziemia do warzyw. Ja swoją ziemię wzbogaciłam skorupkami od jajek. Jak widzieliście, bardzo mocno pokruszyłam te skorupki. Zrobiłam to w dłoniach, ale bardzo dobrym sposobem jest zblendowanie skorupek od jajek i zrobienie z nich takiej mączki. To nam daje dużo fosforu, dużo wapnia, potasu. Także kiełkowanie powinno nam się udać i być dosyć szybkie. W pierwszej kolejności sieję cukinię. Cukinię tak naprawdę możecie wysiać w kwietniu do gruntu. W dzisiejszych czasach też nie możemy trzymać się tak dokładnie tych terminów, z tego względu, że pogoda się bardzo zmienia. Polska robi się coraz bardziej cieplejsza. Moim zdaniem są to cykliczne zachowania natury, ale nie mi to oceniać. Ja mam na to swoje zdanie, swoją teorię. Wracając do naszych warzyw, które siejemy w marcu, jeśli już wysiejemy jakieś warzywo, to koniecznie, tak jak w przypadku warzyw, które sieliśmy w lutym, należy przykleić kartkę, co tam posialiśmy. Drugim warzywem, które sieję, jest arbuz. Ja co roku mam około 2-3 arbuzy. Mówię już o owocach. Nie udaje mi się wyhodować więcej arbuzów, ale te, które zbieram, są bardzo słodkie i duże. W marcu, jeśli nie zrobiliście tego wcześniej, to możecie wysiewać kalarepę, brokuły, kalafiory, wszystkie warzywa kapustne. Pierwszy raz w tym roku wysiewam pak choi. Pak choi to kapusta, sałata chińska. Bardzo szybko i ładnie wschodzi, także musicie być przygotowani na pikowanie. Pak choi można stosować jako dodatek do zup, do owoców morza, do dań mięsnych. Jest warzywem niskokalorycznym, zawiera bardzo dużo witamin, kwas foliowy, potas, wapń. Również zawiera bardzo dużo antyoksydantów, więc jest antynowotworowa. W tym roku będę uprawiała bardzo dużo warzyw w doniczkach. Chciałabym pokazać osobom, które mieszkają w blokach, że mimo tego, że nie mają ogrodu, to również mogą pokusić się o swoje warzywa i nawet owoce. Następnym warzywem jest bakłażan. Bakłażany w tym roku chciałabym uprawiać na dwa sposoby, czyli jako krzaczek i jako zwisającą roślinę. Na ten temat zrobię oddzielny film, który będzie zatytułowany Bakłażan – uprawa na balkon. Ja cały czas usilnie twierdzę, że nieważne gdzie mieszkasz, zawsze możesz uprawiać swoje warzywa i owoce. Wysiewam sałatę lodową. Tak naprawdę sałat nie muszę wysiewać w ogóle, z tego względu, że zawsze część sałat zostawiam w ogrodzie na nasiona. Jedne nasiona zbieram, natomiast część zostawiam nasion w ogrodzie, które się rozsiewają. I mam bardzo dobrą właśnie w ten sposób hodowaną sałatę masłową. Dosiewam tylko mieszanki sałat, gdzie jest endywia, gdzie jest czerwona sałata i sałatę lodową. W marcu możecie wysiać wszystkie rodzaje papryki, paprykę słodką i paprykę ostrą. Ja już wszystkie papryki wysiałam w lutym, więc już czeka mnie pikowanie, ale teraz jeszcze znalazłam takie swoje nasiona
i postanowiłam też ich użyć, ponieważ papryka rok temu, którą miałam, była cudowna, była soczysta i była bardzo taka gruba i mięsista. Rzuciłam parę nasionek i przykryłam delikatnie ziemią. Pamiętajcie, że tutaj te warzywa, które siejemy, to wszystkie przykrywamy ziemią delikatnie. Sałaty nie musicie przykrywać, ale no ja wolę zawsze przykryć, żeby mi te nasionka nie wysychały. Też jeśli nie chcecie pikować, to możecie każde nasionko papryki włożyć w oddzielny pojemniczek. Są też takie specjalne pojemniki właśnie do już takie bardzo malutkie, na wielkiej tacy takie bardzo malutkie pojemniczki i wtedy możecie po jednym ziarenku siać i wtedy już nie musicie pikować tego. Tu siewam aksamitki, w lutym już siałam. Niestety wzeszły mi bardzo słabo i teraz będę oczekiwała i mam nadzieję, że wzejdzie mi ich dużo. One są bardzo ładne, są takie białe, kuliste. Nie są to takie zwykłe, delikatne, tylko są bardzo duże, kuliste aksamitki. Z warzyw możemy wysiewać jeszcze koper, szpinak nowozelandzki, no i oczywiście pomidory. Ja pomidorów nie wysiewam w marcu, ponieważ wysiałam na końcu lutego. Teraz już mam bardzo ładne. Pozostało mi tylko pikowanie tych pomidorów. Jest ich bardzo dużo, więc muszę się zebrać, żeby to zrobić. W lutym ja też wysiałam kalarepę, ale kalarepę jak najbardziej możecie również wysiewać w marcu. Kalarepę też można wysiewać w kwietniu do gruntu. I ona bardzo ładnie rośnie. Ja już w lutym wam mówiłam, jeśli nie oglądaliście filmu, to w lutym już mówiłam, że u mnie kalarepa była cały czas w ogrodzie przez cały zimowy okres. Miałam cały czas świeżą kalarepę, robiłam świeże sałatki i nawet zrobiłam kiedyś frytki dla dzieci. Tylko zaznaczę, że tam, gdzie są warzywa, to przykryłam tą część ogrodu agrowłókniną, wtedy kiedy spodziewałam się mrozów, więc ta kalarepa również była przykryta agrowłókniną. Wysiewam jeszcze kwiatki, mrozy, szałwie. Chciałam tylko zaznaczyć jeszcze, że niektóre warzywa warto wysiewać na przykład co 2-3 tygodnie. To znaczy, że na przykład z sałatą wysiewamy część sałaty i za 2 tygodnie wysiewamy następną część sałaty. Również proponuję to zrobić z kalarepą i na przykład z fasolą. Oczywiście fasoli na razie nie siejemy, ale jest to bardzo dobry sposób z tego względu, że jest taki okres na przykład latem, że mamy bardzo dużo warzyw i nie jesteśmy w stanie tego przejeść. A za jakiś czas chcielibyśmy na przykład to zjeść, a tu już widzimy, że poszło nam w nasiona i możemy sobie tylko pomarzyć. Ja mam bardzo dużo sprawdzonych warzyw i chciałam wam tutaj polecić rukolę, dziką rukolę. Jeśli znajdziecie tą sałatę, to kupujcie w ciemno, z tego względu, że ona przeżywa te mrozy wszystkie, jest wieloletnia, sama się rozsiewa i jest cały czas w ogrodzie, aż do mrozów. Więc jeśli lubicie rukolę, polecam jak najbardziej kupić i zasiać dziką rukolę. Jest bardzo ostra, to też chciałam zaznaczyć. No cóż, kochani, za chwilę pikujemy warzywa, za chwilę siejemy do gruntu, czekamy na wiosnę, czekamy na lato. Zapraszam was na inne moje filmy. W prawym rogu pojawiają się zdjęcia. To mój mąż jest na spacerze z psem, przysyła mi te zdjęcia, kiedy ja nagrywam film, więc postanowiłam też dać mu swój udział w tym projekcie. Bardzo dziękuję za wasze subskrypcje, za wasze łapki w górę. Cieszę się, że jesteście ze mną i do zobaczenia, do usłyszenia.